Witam muzyki z tej strony Trevor w kolejnym odcinku z Wizard River Gun. W ostatnim odcinku przechodziliśmy kolejne poziomy. No i zdobyliśmy dwa trybiki. No, tak naprawdę nie udało nam się więcej, ale widzę, że się nam udało odblokować kolejne przejścia, chociaż nie zdobyliśmy tego jednego. Chociaż tam tak naprawdę nam lekko co zostało do zbadania. Ok, więc przechodzimy przez ten portal, żeby już być od razu na miejscu i... O, masz los, czym ty jesteś? Czym ty jesteś, człowieku? Ty nie jesteś jakimś, że tak powiem... Nie. Rap, ale w takim razie jak tutaj możemy, to przebijmy się przez ścianę. Bo wszyscy uwielbiamy przebijać się przez ścianę. I przebijmy się przez kolejny przedmiot. Ponieważ wszyscy uwielbiają się przebijać się przez przedmioty, bo to jest dosłownie znakomite. A później uwielbiają spędzać minuty na skanowaniu wszystkiego. Myślę, że skanowanie rzeczy powinno być totalnie zredukowany czas, taki jak jest w tamtych miejscach, ponieważ jeszcze gości rozumiem, bo niektórzy goście to są naprawdę, wiecie, no, są agresywni wobec nas i takie skanowanie jednak pomaga, że tak powiem, nieco jednak, ale w takim razie my sobie tutaj zajmijmy się tymi sprawami, zobaczmy co tam nam da. Crystal Ice, to się nam przyda, bo mamy nowe rzeczy z Crystal Ice, a jeszcze jakoś nie zdobyliśmy niczego. W sumie nawet nie próbowaliśmy, to jest kolejna rzecz. Ale my tutaj będziemy oczywiście zbierać wszystko, co nam pomoże, ale to chyba już nie... Dobra, nie. Jeżeli to jest przedmiot oryginalny z wymiaru, no to nie ma problemu. W ogóle pamiętam taką jedną grę, co warto było rozwalać ściany niż drzwi. O, ma się los, ale mapa. Bo ściany były gorszej jakości niż drzwi i ludzie rozwalali ściany. O, czasami deweloperzy naprawdę pomyślą takie, o, zróbmy wzmocnione drzwi. Ale ściany. No. Czy to jest jeden z tych robocików? Okej. Okay. Jakiś kucharz. Okej. Okay. Tych. Dobra. Tak jak mówiłem. Dobra, chodź do mnie. Dobra, nie. Teraz zabijmy tego wilka. Bo nas będzie wkurzał. A tą ogarnę sobie, bo wydaje się, że ona może mieć dobre ataki, ale może najpierw się zajmijmy tym. Ups, dobra, nie powiem, już jesteśmy na lepszym stanowisku, ale trochę może zająć. Au, au. Yeah! Udało się nam, ale mamy 2,5 minuty. Okej. Okay. Dobra. I czy to oznacza, że jesteś w stanie zaatakować? Jesteś w stanie zaatakować! Nice. Wreszcie jesteś przydatny sojusznik. Okej, okay, w takim razie oprócz tego, że tutaj się coś rozwaliło, to rozwalmy to. I wilkuman. Ej, nie, wow, ej, nie powiem, ej, jo, naprawdę to jest mocne. Dobra, szkoda, że ta wyprawa będzie skończy się bardzo szybko. Dobra, może nie, jeżeli, może się skończy szybko, jeżeli nie zdobędziemy tego. Dobra. W takim razie witaj, jesteś Marnami! Co to był jeden Danami? Jej, zupę dostaliśmy! Super! Dziękujemy, Marnami! Jeszcze to był... Czy on ma wąs? Za chwilę chyba zobaczymy, by ten... Czekaj, nie pokazuje się. Tak, on ma wąs! O... Teraz, zbadajmy to, zawsze warto mieć. I chyba mam zbugowany ten, czy jednak mamy z nim coś do pogadania?
Ej, dał nam więcej zupy. Jaki fajny z niego gość. Dobra. W takim razie wiemy, że ona jest naprawdę mocna, ale musimy sobie trochę, że tak powiem, żeby pociski do tego porobić, to one naprawdę bardzo dużo kosztują. Lepsze pociski. A i tak wiadomo, że my sobie trochę źle się czuję, niszcząc ich rodzinę. Ale okej. Przynajmniej wszystkich zabiłem, wtedy nie będzie aż tak bolesny. Dobra, w takim razie idziemy. Ej, ty. One dodają efekt ognia. Fajne. No przydałoby się tak naprawdę odnaleźć jedną z tych, wiecie. O, właśnie tych. Akurat wygadałem się. Dobra. Boom. Dobra. Bierz ich! Bierz ich! Ona w ogóle ma 11 poziom. Okej, okej, okej. Prawie pada. Jur! Dało się. Dobra. A nie. Aha. A ty myślałeś co? Że tak łatwo nas pokonasz? Ej, wow, masz cios. Ej, skąd się wziął ten widz? Dobra. Wiecie co jest najlepsze? Że teraz będę mógł sobie odblokować ulepszenie, które mi po prostu zwiększa możliwość sojuszników. Więc pomyślcie sobie kilkunastu sojuszników tego rodzaju. Dobra, w takim razie idziemy sobie na dół. Tutaj. I gdzieś powinniśmy sobie mieć... No, chciałem powiedzieć... przedmioty do tego, ale nie mamy, czekajcie, drewno teraz strasznie dużo zbieramy, więc... Ten wilk naprawdę jest jakby naszym sojusznikiem. Tutaj jest... Zgaduję, że... Będą ci... Oni są... Ej, oni świetnie wyglądają. Powiem tak, lepiej wyglądają niż jakiekolwiek inna frakcja. Inne frakcje były takie, że tak powiem, no takie mech. A ta to nawet zarąbiście wygląda. Dobra, pytanie jest takie, co nasz sojusznik postanowił odczynić. Podoba mi się, że ona nam kibicuje, kiedy atakujemy coś. Yay! Okej. Okay. Ona wezwała wilka, który skończyło się na tym, że zaatakował nas z powrotem. Oj. Trochę powiem. Jest tutaj. Oraz sobie weźmiemy to. To nie możemy wziąć? Właśnie. Weźmiemy sobie to i trochę szybciej sobie będziemy chodzić. Kolejny. To znaczy, że będzie to szybka wyprawa jednak. Nasza szybka. Długa. Chciałem powiedzieć długa, a powiedziałem szybka. Dobra. Ty to zazwyczaj nic nie robisz. On wzywa tych, ale to nie jest jakiś, że to naprawdę to jest trudne. Naprawdę nie powiem, jest mocny. I pomyślcie sobie, że ja teraz mogę mieć pociski 15 poziomu i ją mieć na 15 poziomie. Kurde. Ej, nie powiem szczerze, to był... Nie, dlaczego w dziecko walisz? Nie powiem, to naprawdę wygląda zarąbiście teraz. O, co ty? What the heck? Mówiłem, że to wygląda jak Barnaby. Znaczy się Barnaby, Jumbo Josh. O, lololo. O, nie. O, masz los, to ma wielkie działo. 65 książek z tego wylatuje? To wylatuje więcej niż z tego bossa. Początkowego książek. Znaczy się, tylko to wylatuje 100, znaczy się na jego scenie, ale... To by się chciał, to komu by się chciał to zbierać? O, pistolet. Bardzo chętnie, bo normalnie to bym sobie tego nie wziął. Co tutaj mam? Kamień. Kamień nie jest jakoś... Nie jest to wyjątkowa rzecz w tym wymiarze. Okej, okay, myślę, że sobie pozbieramy tutaj bardzo chętnie, bym sobie coś zebrał z tego. Nie powiem, ulepszenia teraz będą typowo szły na to, co mówiłem, czyli
coś szybkość z tym zdobywaniem właśnie sojuszników, plus jeszcze ten na ten ulepszenie na ten sam, nie, na, to nie jest na ten, tak, to jest na ten sam poziom jednak, przypomniało mi się, że to jest ulepszenie nie normalne jako amunicja. I jeszcze tam są kilka ulepszeń, które na przykład na reszta to będzie zapewne szła na większą ilość sojuszników. Dobra, kim ty jesteś? A, ty jesteś tym bossem. Dobra, w takim razie... Up, pokaż się. A, dobra, ty tak się łatwo nie pokazujesz. Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Dobra. Nie, tylko nie nasz sojusznik. Ho, ho, ho! Mu się respi to. Okej. Okay. Widzę, że to nawet jest dobrze dla nas, że... A, co to jest? Dlaczego czerwone się pokazało? Mój sojuszniku! Zrób coś wreszcie z tym! Au, au, au! Dobra. Leczenie, leczenie, leczenie! O, jeszcze! A, jeszcze się pojawił. Au, au, au! Jest mój sojusznik. To numer. Zazwyczaj on nie umierał. Dobra. Jeszcze tak nie jest źle. Może być gorzej. Dobrze, że mogę go spowolnić przez to, że po prostu w wodzie jeszcze w oleju jest. BUM! Gin! Johoho! Au! Nie, nie. Nie został. Dobra, zgaduję, że nasz sojusznik i jego grób został zniszczony. Ej! Ty, przestań! No właśnie. Jeszcze to wezmę. Bo zgaduję, że część tej ścieżki została kompletnie zrujnowana. Okej, okay. No, jego grób zapewne został zniszczony. Trochę słabo, ale bywa. O, masz się los, ale urodzaj jest. Wcześniej się przez... To jest najlepsze, wcześniej się przez to przedostałem, teraz nie mogłem. Co to jest, że... A, lód plus woda plus jeszcze no bitches jakieś i w ogóle. Okej, okay. Jeszcze mam spanu. Dobra, w takim razie jak mamy przejść do tamtego? Możemy sobie przekopać się dosłownie. Plus jeszcze jest tam jakiś miniboss lokalny. Dobra, wszystko jak na razie wygląda fajnie. Mamy całą broń, którą potrzebowaliśmy. Tutaj musimy tylko ścieżki. Teraz to przez to, że wszędzie jest śnieg, to te ścieżki tak łatwo widać. Dobra, tutaj ostatnio, jak pamiętacie, jednak nam się udało przejść w prosty sposób. A teraz też w prosty. Dobra. Raczej nie potrzebujemy tego małego wilka. Pytanie jest, czy to jest nowa gość? Nowa gość. Nowy gość, czy... Nie, nie jest to nowy gość. Jesteś tylko sam? To było najprostsze ze wszystkich! O, właśnie. A, to spawnuje tych! Okej. Okay. Dobra, płoń! Niebieskim ogniem! Fajnie, że wcześniej to zniszczyliśmy, nawet nie wiedząc, że to ich respi. Tylko później, żeby po prostu zrespiło jednego i zniszczyć ponownie. No, te pociski to naprawdę są mega. Okej, okay, w takim razie jak tutaj wszystko mamy, to tak naprawdę nic nam nie zostało. Wracamy i zgaduję, że znowu będę musiał sobie poogarnąć nieco tych rzeczy. Okej, okay, sobie weźmy. Mamy 590. Mózg. Nawet tylko nie mogliśmy się. 590, no to no trochę ulepszeń pójdzie. No tak naprawdę musimy teraz ulepszyć broń. A tak naprawdę, no jeszcze jedna wyprawa i już w sumie ten odcinek będzie kończony. Nie, to nie jest to.
Mylę miejsca. Okej, okay, w takim razie wszystko trafiliśmy. Zobaczmy w takim piątkę razem. 5 to zazwyczaj jest. Tutaj jakieś przedmioty. Alchemist Decoration. Nice. A FK, co tutaj się nam pokazało? Też to. Jesteśmy bardzo blisko spadania wszystkiego. Przeciwników też mamy sporo. Ale widać, że jeszcze będzie trochę ich. Ten wymiar naprawdę mi się podoba. On jest fajny. Ogólnie, ile kosztuje skrzynka nowa? Skrzynka... Iron Inlet? O mój Boże, ja tego mam brud! Ja mam tego dostatek taki wielki, ja tego nawet części nie potrzebuję. Dobra, w takim razie tutaj sobie chowamy wszystko, co nam jest niepotrzebne. To jest speed? Nie, to jest heal? A to jest heal. A, to jest heal, taki heal. Okej, okay, zrozumieliście oczywiście. Ogólnie tutaj jest mój drugi shotgun, znaczy drugi shotgun, jedyny shotgun, ale to jest ten shotgun, o którym gadałem ciągle. W takim razie tutaj wrzucamy. I jakie mieliśmy ulepszenia na tym? No, takie siakie. Weźmiemy sobie tutaj. Bo się nam nie chciało porobić. Jakie chamstwo z tego chciało się zrobić. Dobra. My tutaj wrzucimy i musimy wziąć nieco węgla. Mamy akurat dużo do czasu, po prostu sobie stack robiłem. Okej. Okay. Niech tutaj leci. I my w takim razie ulepszamy dalej broń. Po pierwsze, ten musi sobie zmienić amunicję na tą. Frozen Vitae. O! Pierwszy raz będziemy robić Frozen Vitae, to znaczy, że musimy sobie tutaj nieco ogarniać. Chodzi o to, że Frozen Vitae powstaje z, no, z rzeczy, które pochodzą z wiadomego wymiaru. Więc jak to rzucimy, to będzie powstanie Frozen Vitae. Frozen Vitae też ma dużo do ulepszeń, ale tak na razie potrzebujemy na amunicję. Więc tylko weźmiemy sobie jeden. I jak zwykle znakomity dźwięk. Okej, w takim razie bierzemy sobie ten. O, i w takim razie, jeżeli to jest ten, to wtedy będzie nam łatwiej to robić. Okej. Więc tak, po pierwsze speed. Po drugie to. Jak pamiętacie, to jest fajne. I teraz, i jeszcze oprócz tego, jest pytanie, czy my już nie możemy wybadać dwóch sojuszników. Dwóch sojuszników. Nie. Podoba mi się ta chwila przerwy. Więc w takim razie sobie zrobimy 5 i 40 coldstone. No, nie powiem coldstone, no to zapewne będzie nam bardzo dużo, bo go jednak zbierałem, ale jednak nie ma. Podoba mi się, będziemy mieć go bardzo dużo, ale go nie ma. Dobra, więc weźmy sobie pozostałe witae i sprawdźmy sobie w takim razie, czy możemy sobie porobić do końca. Tak, zrobiliśmy do końca. To zmieniamy sobie na revive, ale jak pamiętacie, one są mega drogie. I tak naprawdę nie potrzeba... Co to jest za ulepszenie? Minus 25, plus 25, tak naprawdę nic się nie zmienia. O, to naprawdę... Jest znakomite czasami, jak dają. Okej, w takim razie po pierwsze musimy sobie zrobić te ulepszenia na to, ale oczywiście, że nie mamy przedmiotów takich jak jajo. I takich jak jajo. Tak, oko i jajo pomyliłem. Chodzi o to, że tutaj pierwsze sobie zrobimy o to. To jest najważniejsze. Po drugie o to, bo to będzie po prostu wielka kałuża tego. I jeszcze to. Bo to do tego będzie zwalniać. Pytanie jest takie, czy spowalnianie razy 2 jest naprawdę dla nas bardzo potrzebne na tym.
Raczej nie. Więc będziemy oczywiście sobie zwiększać. Critical chance. Tak, tak. Critical to jest bardzo chętnie. Ale tutaj chyba już nie możemy zrobić tego, bo musimy to. Ale możemy critical damage zrobić sobie jeszcze. Co jeszcze oczywiście sobie damy na naszym rewolwerze. Bo jest tanie, więc czego nie? I tak naprawdę patrzymy jeszcze tutaj. Tutaj możemy sobie dać też speed. I też... A tutaj chciałem to. I tak naprawdę mamy wszystko już ulepszone, co chcieliśmy. Sobie tylko poróbmy ammo. No, to wszystkiego mamy. Więc jesteśmy przygotowani. A jak zobaczyłem sobie czas, to takie... Jak wiem, że jedna runda trwa tam zazwyczaj mi 10-12 minut, ale później jak patrzę takie, że zostało mi dosłownie do nagrywania tam 5 kilka minut, no to już naprawdę nie chcę zaczynać nowego odcinka, wiedząc, że on będzie za długi. A renderowanie to naprawdę długo zajmuje w tej grze, bo to jest Ultra HD plus 60 klatek. Dobra, sorry. Jednak sobie zrobimy koniec. Kolejny odcinek, kiedy na samym końcu wszystko porobiłem. Dobra, więc z wami Trechol w kolejnym odcinku. Zobaczycie, jak sobie przechodzę kolejne poziomy. No to cześć.